Siema, w dzisiejszym odcinku opowiem wam o hakerze, który powrócił, czyli o Tuber93. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o łapce w górze, 100 łapek w górę i kolejny odcinek jutro o 16:30. Ostatnim odcinku był konkurs na pety i robuxy i teraz na ekranie pojawia się osoba, która wygrała pety i robuxy. Zgłoście się po nagrody na moim Discordzie lub Instagramie, link w opisie. A teraz nowy konkurs na robuxy i pety. Wystarczy dać łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, oglądać film do końca, napisać w komentarzu swój nick z Robloxa i wbić na grupę Roblox link przy przypiętym komentarzu lub w opisie. Wynik jutro na kolejnym odcinku o 16:30, a na jutro mam przygotowany mega śmieszny i ciekawy film, więc serdecznie zachęcam, ale przejdziemy do głównego tematu. Let's go! Tuber93, być może słyszeliście o nim, a niedawno stało się coś, co było mega straszne, ale zanim zaczniemy, pokrótce przybliżę wam postać Tuber93. Tuber93 był hakerem, który hakował Map City w 2019 roku i 2020 roku. Użył do tego IP Roblox. Tuber zrobi wiele więcej, jest to jeden z gorszych hakerów na Roblox, dużo razy trollował innych ludzi, dodawał robuxy, rozwalał ekonomię, niszczył gry i wiele więcej. Ale dobra, ostatnio na streamie znanego streamera na zagranicznym YouTube hacker Tubers93 hacker pokazał swoją siłę i że dalej potrafi hakować, zaczął trollować i hakować na żywo osobę, która miała live'a w tym czasie. Odnośnie tego, jak hakuje Tubers, hakuje w samym środku, czyli hakuje admin panelem. Teraz pewnie sobie myślicie, ale o co chodzi? Jak może hakować admin panelem. Odnośnie tego, to ogólnie w Robloxie, jak się tworzy grę, to przeważnie się tworzy tak samo. Jakby, jeżeli chodzi o samą skrypty i w ogóle, to każda gra używa tego samego, przeważnie używa tego admin panelu, dokładnie nie pamiętam, jak się nazywa, ale chodzi o to, że używa admin panelu. Ten admin panel, jeżeli się zna łatkę, potrafi się do niego dojść, to tak naprawdę łatwo zhakować. W momencie, w którym znamy, wiemy, jak zhakować admin panelu, to możemy zrobić wszystko. Tak naprawdę, tu Tubers po prostu atakuje admin panel, potem jak już wejdzie do tego admin panelu, to robi różne rzeczy, czyli na przykład usuwa zapisy gier, usuwa jakby całe spawny, usuwa całą grę, tak naprawdę może wszystko zrobić, bo jak masz dostępność do admin panelu, to tak naprawdę może wszystko zrobić. Ale dobra, już nie będę przedłużał odnośnie tego, tylko przejdziemy sobie do takich teraz informacji, ale żeby przejść do informacji, to wam pokażę na razie odcinek odnośnie Creedcrafta. Creedcraft to jest streamer, youtuber amerykański, którego właśnie zaatakowali, ale zanim pokażemy to, przejdziemy sobie na przeglądarkę. Żeby przejść na przeglądarkę, przeszliśmy sobie na przeglądarkę i pokażę wam parę momentów, pokażę wam parę momentów, które były takie śmieszne, czyli Tubers zaatakował go od razu, czyli po prostu wbił na serwer, Creedcraft wbił sobie na serwer na live i dostał taką wiadomość: "Hello, it's Tubers here, the congratulations, begin just to Map City." Coś takiego dostał i mega się zdziwił wtedy Creedcraft, nie wiedział, o co chodzi, bo to był na live tak naprawdę, i tutaj komentuje tak naprawdę, o co tu chodzi, pokazuje jakieś różne ciekawostki i w ogóle rzeczy. To było ogólnie, wszystko się działo na live, więc to jest naprawdę mega straszne, że to się wszystko działo na live. Ale jak widzimy, to Map City zostało znowu zhakowane, i tak naprawdę jak Tuber zbił na Map City, to zobaczył, że ma, nie wiem gdzie to dokładnie, ale miał ogólnie 93 monet, miał o wiele więcej tej kasy, a miał 93, Tuber 93 kasy, no... Dziwny zbieg okoliczności, tak jakbym powiedział tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. No i tam po prostu trollował go, patrzcie, widzicie, albo na przykład miał tak, nie? 93, tak jak mówiłem, nie? No i po prostu Tubers zaatakował Creedcrafta na live, więc to jest mega ciekawe. Widzicie, miał tyle kasy, a potem miał 93, więc widzicie, że tutaj Tubers zaczął atakować nawet streamerów. Dobra, przechodzimy sobie teraz do... tutaj po prostu trollował, trochę zhakował, a potem chyba mu to wszystko zwrócił, ale po prostu sam fakt, że Creedcraft został zhakowany przez Tubersa. Dobra, przechodzimy sobie do wiki, bo chciałem... Roblox Hacker Wiki. To jest taka...
To jest taka strona, na której po prostu są informacje odnośnie różnych rzeczy z Robloxa. Tutaj mamy, chciałem wam pokazać po prostu, jak dużo Tubers zrobił rzeczy. Tak naprawdę Tubers, jeżeli chodzi o samą stronę Tubersa, to jest naprawdę, patrzcie ile. Tak naprawdę atak jest na Map City, ktoś w 2019, 2020, patrzcie ile 2020, 2021 i 2022. Jest naprawdę tego wiele. Ja tak, teraz tego nie będę tłumaczyć i w ogóle, bo jest naprawdę tego wiele, ale na początku to Map City, potem przechodził do innych gier, potem jakieś voice chaty, potem zrobił też swój kanał na YouTube, który wam pokażę. Też wam pokażę, że Roblox nawet zbanowało tą postać, więc naprawdę jest wiele. Wy widzicie, tutaj nawet macie o Directorwien, X1X1 i Jenna, więc jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakieś ciekawe odcinki, to na pewno sobie przyjdziemy. Dobra, lecimy sobie teraz do tego. On ogólnie stworzył sobie kanał, który na YouTube nazywa się właśnie tak, jak jest tutaj napisane, ale zanim wam to pokażę, to po prostu chcę wam pokazać, że jest pełno różnych kont właśnie stworzonych, jest dokładnie 8 kont. Jest mega, mega dziwne to, że jest tylko 8 kont w momencie, w którym to jest tak mega znane i też, że wszystkie konta są tak jakby połączone ze sobą, że patrzcie, one są podobne, a jeden na środku jest bez twarzy. To jest mega ciekawe, że jedno konto jest bez twarzy i nie ma w ogóle followów, nic nie ma tak naprawdę i nic nie wiadomo, o co chodzi. Więc to jest mega ciekawe, że tak jest tak zrobione, że tyle kont jest i jest jedno bez twarzy i jeden jakby ten jest z tymi okularami jak Tubers, a reszta bez okularów, a po prostu jak Tubers wyglądają. Więc to jest mega ciekawe, że wszyscy się troszeczkę różnią, jakby tak minimalnie, ale się różnią, ale no wszyscy są jakby tacy sami. Tutaj widzicie 9.3, więc to jest ten najbliżej chyba tego, oprócz tym, że nie ma tej twarzy. Dobra, przechodzimy sobie do następnej rzeczy. Jeżeli wpisujemy Tubers 9.3, to nie to, że w Tubersie 9.3 w ogóle nie można wyszukać go, nie ma w ogóle go, to jeszcze Roblox zbanowało, znaczy nie zbanowało, tylko nie można sprawdzić, nie można napisać po prostu Tuber 9.3, bo wszystko hashtaguje, rozumiecie to? Tutaj napisałem Tuber 9.3 i w ogóle nie działa, po prostu nie działa, patrzcie, napisz, wyślę jeszcze raz i nie działa, po prostu nie ma takiego, nie ma Tubersa 9.3 i też Roblox jakby chce ukryć Tubersa 9.3, bo jest naprawdę mega groźnym hakerem, jeżeli chodzi o to. A dobra, zanim przejdziemy też, to też polecam wbić na grupę Roblox moją, ziomeczki PNG, więc serdecznie polecam, można też sobie kupić koszuleczkę i w ogóle, więc jeżeli ktoś kupi pod tym odcinkiem od razu jakąś koszuleczkę, to napiszcie, to ja was zaproszę wszystkich do znajomych i w ogóle osoby, które kupują jakąkolwiek koszulkę i chcą mieć znajomych, to od razu zapraszam, więc wystarczy nawet kupić Sweet Doga za 5 Robuxów i można mieć mnie od razu znajomych, więc serdecznie zachęcam. A dobra, my przechodzimy teraz do kanału na YouTube. Ogólnie nie będziemy oglądać tych swoich filmów, ale jeżeli chodzi o to, to jest mega straszne, że to 10 lat temu powstało. Tam jest, że na przykład, że dostał monitor Full HD, że kto unlajkuje moje wideo i że nie ignorujcie mnie, że nie ignorujcie mnie. To jest mega ciekawe. 3000 w ogóle są jakieś komentarze? Są jakieś komentarze? Są pełno komentarzy, widzicie, jest pełno komentarzy, dużo lajków i tak naprawdę ludzie nie wiedzą, o co w tym chodzi i tak naprawdę to jest jakby połączone te konto jakby z Tubersem 9.3, ale czy to jest mega straszne, czy to jest 10 lat temu, czy w 2012 roku, ta data mnie przeraża po prostu, że to jest 10 lat temu, to ma 300 tysięcy wyświetleń, w ogóle wow, tylko 3 tysiące subów, ale naprawdę, naprawdę mega ciekawe, czemu tak jest i tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to jest naprawdę, Tubers jest mega straszną postacią i jestem ciekaw, co dalej się z nią stanie, jeżeli będę jakieś wiedział rzeczy, to na pewno nagram o tym odcinek, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to będzie wszystko, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli chcecie o kolejnym jakieś bardzo ciekawostki, jakieś takie przybliżenie postaci, jak na przykład Tubersa 9.3, to na serio możecie napisać, będziemy mogli sobie nagrać odcinek o 1x1x1x1 albo Jenny Hacker, tak naprawdę ciekawostki, bo Jenna Hacker teraz wiem o wiele więcej i dużo więcej, znaczy wiem i po prostu możecie serdecznie napisać, co chcecie, co byście chcieli za odcinek. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć, na razie!